roku 2021 będziemy realizować szereg inwestycji. W naszym szpitalu bardzo się cieszę, że jest ich tak dużo. Przeznaczymy na nie blisko 30 milionów złotych. Część z nich to będą inwestycje, które stanowią kontynuację już projektów rozpoczętych w latach poprzednich, które wynikają z opracowanej koncepcji rozwoju szpitala. To będą modernizacje trzech oddziałów, oddziału chirurgii ogólnej, oddziału neurologicznego oraz całego pionu pediatrycznego. Do tego zostanie utworzona w oddziale neurologicznym pracownia trombektomii, czyli inwazyjnego leczenia udaru niedokrwiennego mózgu, bardzo nowoczesna metoda. Bardzo potrzebna lokalizacja tej pracowni właśnie w naszym oddziale neurologicznym, który posiada pododdział udarowy, no, który jest tak naprawdę nieformalnym centrum leczenia udarów na północnym Mazowszu, bo leczymy ich prawie 700 w ciągu roku, czyli większość udarów, które niestety zdarzają się naszym mieszkańcom północnego Mazowsza. Rozpoczniemy nowe inwestycje. To przede wszystkim modernizacja pawilonu zakaźnego. Przypomnę, że szpital powiedzmy jest zlokalizowany, czy zbudowany z trzech punktów tego głównego ośrodka, budynku głównego oraz z dwóch pawilonów, z dawnego pawilonu płucnego i pawilonu zakaźnego. Pawilon zakaźny został, wyprowadziliśmy z pawilonu zakaźnego 3 lata temu wszystkie oddziały, które tam się znajdowały z uwagi na zły stan techniczny tego budynku. Postanowiliśmy wykorzystać środki, które możemy otrzymać na modernizację tego budynku, na stworzenie nowoczesnego oddziału obserwacyjno-zakaźnego oraz przestrzeni łóżkowej, która może nie będzie wykorzystywana w normalnej działalności szpitala, natomiast będzie stanowić bazę dodatkowych łóżek na czas epidemii. Ubiegłorocznej i niestety cały czas trwający pokazał, jak ważna jest możliwość stworzenia dodatkowych łóżek. Taką możliwość chcemy na stałe zabezpieczyć właśnie w dawnym pawilonie zakaźnym. Myślimy również o tym, aby stworzyć Centrum Zdrowia Psychicznego w oparciu o nasz oddział psychiatryczny. Czyli rozszerzyć działalność oddziału psychiatrycznego, stworzyć ją bardziej kompleksową, czyli opartą o oczywiście hospitalizację pacjentów, ale przede wszystkim o opiekę środowiskową, stworzyć możliwość w jednym miejscu opieki ambulatoryjnej, stworzyć możliwość dziennego pobytu dla pacjentów psychiatrycznych. Widzimy potrzebę właśnie w związku z pandemią i wpływem pandemii na zdrowie psychiczne mieszkańców północnego Mazowsza, przede wszystkim dzieci i młodzieży, ale też osób dorosłych. Więc to też o tym myślimy w obszarze dawnego pawilonu zakaźnego. Kontynuujemy nasze projekty unijne, przebudowy naszej kotłowni na nowoczesny, bardzo nowoczesny, ekologiczny system nie tylko produkcji ciepła, ale produkcji energii, produkcji również chłodu dla urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w głównym budynku szpitala, no oraz środki, projekt unijny na doposażenie szpitala w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, z którego kupimy nowy tomograf, nowy rezonans magnetyczny, nowy mamograf cyfrowy, RTG, aparat rentgena dla zakładu diagnostyki obrazowej. Czyli to zapowiada się bardzo pracowity rok dla Ciechanowskiego Szpitala. Proszę nam powiedzieć, jak wygląda obecnie sytuacja, jeśli chodzi o pandemię, jeśli chodzi o COVID, jeśli chodzi o wolne łóżka w naszym szpitalu, czy mamy jeszcze wolne łóżka w Ciechanowskim Szpitalu? Pacjenci mogą się swobodnie zgłaszać? To znaczy szpital niestety nie działa, nie funkcjonuje tak, jak funkcjonował jeszcze w lutym ubiegłego roku, czy w ogóle rok temu. Funkcjonujemy w podwyższonym reżimie sanitarnym, co powoduje, że tych łóżek szpitalnych mamy mniej w oddziałach, bo założyliśmy, że nasi pacjenci będą przebywać w salach jednoosobowych, dwuosobowych, rzadko w trzyosobowych, więc tych łóżek mamy poniżej 400. To jedno.
nasze dwa oddziały, oddział obserwacyjno-zakaźny i no, bardzo duży oddział wewnętrzny z pododdziałem pulmonologicznym zostały wyłączone z normalnej działalności szpitala, bo są dedykowane tylko i wyłącznie dla pacjentów z chorobą COVID-19. Szczególnie tutaj bardzo utrudnia pracę szpitala brak oddziału wewnętrznego. Pacjenci, którzy pojawiają się szczególnie w stanach ostrych z chorobami wewnętrznymi w naszym szpitalnym oddziale ratunkowym, no cóż, mamy problem z przekazaniem pacjentów do innych oddziałów wewnętrznych w innych szpitalach. I najczęściej musimy znaleźć dla tych pacjentów miejsce w naszym szpitalu, w oddziałach neurologicznym, kardiologicznym albo onkologicznym, znów zajmując miejsce dla pacjentów wymagających specjalistycznych, realizacji specjalistycznych świadczeń w obszarze kardiologii, neurologii czy też onkologii. Działalność szpitala niestety w dobie pandemii jest daleka od normalności. Mam nadzieję, że przez dość dużą aktywność społeczną, przynajmniej liczę na to, i skorzystanie, która się uzewnętrzni tym, że ludzie skorzystają z Narodowego Programu Szczepień, po prostu pójdą się zaszczepić, no, powrócimy szybko do normalności i tak ogólnie społecznej, ale przede wszystkim będziemy normalnie mogli realizować świadczenia w normalnej ilości, w normalnej jakości w naszym szpitalu. Jeśli chodzi o szczepionki, jak wygląda dostawa tych szczepionek do Ciechanowskiego Szpitala? Czy tyle, ile Państwo zamawiacie, tyle dostajecie, czy niestety jest to trochę... Dostajemy szczepionki w ilości zamawianej. Jeszcze z tego, co wiem, odbywa się to tak samo w każdym z 500 szpitali węzłowych. Tutaj nie ma żadnego problemu. No problem jest tylko taki, że mamy tylko 120 godzin, czyli 5 dni na wykorzystanie tych szczepionek. Oczywiście te 120 godzin liczymy od momentu wyjęcia tej szczepionki ze specjalnej mroźni, czyli musimy odliczyć czas na transport. Jeżeli otrzymujemy szczepionki w poniedziałek, a były one wyciągnięte już w niedzielę, no tracimy, tak jak w tym tygodniu, chociaż straciliśmy jeden dzień, bo dzisiaj rano straciły ważność, wiedząc o tym, no musieliśmy zwiększyć liczbę osób zaszczepionych. Udaje się wszystkie szczepionki? Nie ma żadnej sytuacji, w której byśmy stracili chociaż jedną dawkę.